Chyba nikt z nas nie lubi lekarstw. Często są gorzkie, niesmaczne. Wolelibyśmy zjeść coś innego, ładnie wyglądającego, pięknie pachnącego, apetycznego, na przykład jakąś gorącą, smaczną pizzę na podwójnym serze albo jakąś prześwietną kanapkę z McDonalda. Przecież o wiele dużo przyjemniej byłoby jeść to, na co w życiu mamy ochotę. Kiedy jednak ciało jest chore, potrzebujemy lekarza. Bez niego nie zwyciężymy choroby. Nie będziemy w ogóle wiedzieć, co nam dolega. Leki podaje się wtedy, kiedy coś dzieje się złego z naszym ciałem. Jednak warto dbać o zdrowie nie tylko wtedy, kiedy chorujemy, ale zdrowa dieta, zachowanie piramidy żywieniowej, ruch na świeżym powietrzu, to wszystko sprawia, że nasze ciało jest w dobrej formie. Wiemy, jak o swoje zdrowie fizyczne zadbać i wielu z nas to robi. Niestety, dużo trudniej jest z duszą. Nasza dusza też może zachorować i tym, co infekuje naszą duszę, jest grzech. Co zrobić, kiedy nasza dusza jest chora? Jakie lekarstwo podać? Kto może uleczyć naszą duszę? Święty Józef Moskati od najmłodszych lat był bystrzakiem, jeśli chodzi o naukę. Bardzo dobrze się uczył, a po śmierci swojego taty postanowił zostać lekarzem i wstąpił na Uniwersytet Medyczny w Neapolu. Kiedy ukończył już uczelnię, podjął pracę lekarza i swoją pracę oraz wykłady ze studentami łączył niesamowicie ze swoją wiarą. Codziennie przystępował do Komunii Świętej, znajdował czas na adorację Chrystusa, a zawód lekarza traktował jako powierzoną sobie od Pana Boga specjalną misję. Troszczył się nie tylko o zdrowie chorych, którzy byli mu powierzeni w szpitalu, ale przede wszystkim także o ich duszę. Zachęcał do ufności w Pana Boga, a błądzących namawiał do tego, aby wrócili do Pana Boga, wyspowiadali się i przyjęli Go w Najświętszym Sakramencie. W swoim dzienniczku duchowym, czyli można powiedzieć takim pamiętniku osobistym, pisał, że chorzy są obrazem Jezusa Chrystusa. My, lekarze, jesteśmy szczęśliwi, jeśli zdajemy sobie sprawę, że poza ciałem mamy do czynienia także z duszą nieśmiertelną, którą Ewangelia nakazuje miłować jak siebie samego. Święty Józef Moskati uczy nas, że potrzebujemy zatroszczyć się nie tylko o nasze ciało, ale również o duszę. Potrzeba nam zadbać o zdrowe żywienie, o sen, o odpoczynek, o ruch, ale podobnie potrzebujemy też zadbać, potrzebujemy ćwiczyć naszą duszę. Potrzebujemy nieraz jakiegoś wyzwania, potrzebny jest nam challenge, który sprawi, że nasza dusza będzie wzrastać, będzie dojrzewać, będzie zdrowa i pełna energii. O różnych challenge'ach, wyzwaniach cielesno-duchowych opowie nam Wiktoria, znana wielu osobom pod pseudonimem Szysza. Nazywam się Wiktoria Szklarska i jestem drużynową 21. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Myśliwi imienia Tadeusza Janicha, która działa w Chówcu Związku Harcerstwa Polskiego w Żywcu. Działalność mojej drużyny opiera się nie tylko tutaj w mieście, ale także działamy bardzo dużo przy parafii Świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. Wiktoria, dla mnie osobiście sprawności w harcerstwie zawsze kojarzyły się ze sprawnościami takimi fizycznymi, czyli sportowymi. Czy w takim razie jestem teraz w błędzie? W pewnym sensie tak, one nie tylko dotyczą tej sfery powiedzmy fizycznej, ale także psychicznej, ponieważ dzięki sprawnościom harcerskim poszerzamy swoje horyzonty, otwieramy się bardziej na świat, otwieramy się na ludzi, uczymy się tego szacunku, tak jak powiedziałam, do ludzi, do pracy. To nie są tylko sprawności fizyczne, że jesteśmy silniejsi faktycznie fizycznie, ale także gdzieś tam w głowie, gdzieś w głębi naszego ciała, w sercu, w głowie, w duszy, wie ksiądz o co chodzi. Po prostu
pozwalają na ten rozwój duchowy. Sprawności harcerskie. Zdobyta sprawność to potwierdzenie nabycia przez harcerza danej umiejętności. Zdobywania każdej sprawności powinno rozwijać harcerza, uczyć go wcześniej czegoś nowego, a nie tylko potwierdzać, że umiał już coś wcześniej. W Związku Harcerstwa Polskiego wyróżniamy 4 poziomy sprawności. Pierwszym poziomem jest sprawność z jedną gwiazdką. Są to zadania dla początkujących, dla harcerzy, którzy stawiają pierwsze kroki w danej dziedzinie. I z reguły są przeznaczone dla harcerzy w wieku od 10 do 13 roku życia. Drugim poziomem są sprawności z 2 gwiazdkami. Te wymagają już podstawowej wiedzy i są przeznaczone dla harcerzy, którzy chcą tę wiedzę pogłębić, dowiedzieć się czegoś więcej. I są one przeznaczone dla harcerzy w wieku od 10 do 16 roku życia. Trzecim poziomem sprawności harcerskich są te z 3 gwiazdkami i wymagają one już faktycznie takiej specjalizowania się w danej dziedzinie i zdobycia szerokiej wiedzy. One są przeznaczone dla starszych harcerzy, czyli tych w wieku od 13 do 16 roku życia. Czwartym, ostatnim poziomem jest poziom mistrzowski. Te zadania, te sprawności wymagają już takiej wiedzy eksperckiej i są przeznaczone dla grupy wędrowników, czyli harcerzy w wieku od 16 do 21 roku życia. Lista sprawności harcerskich jest bardzo długa i tak naprawdę każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Możemy wyróżnić sprawności samarytańskie, czy też hobbystyczne, przyrodnicze, dotyczące wyrobienia harcerskiego, kucharskie, finansowo-ekonomiczne. Kwatermistrzowskie jest związane z terenoznawstwem, krajoznawstwem i turystyką. Łącznościowe, językowe, naukowe, sportowe, artystyczne, czy też te, które pozwalają na wspieranie rozwoju duchowego i religijnego. Choć lista jest długa, to drużyny i harcerze mają możliwość stworzenia swoich własnych sprawności, które mają właśnie na celu rozwój naszych harcerzy. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że sprawności harcerskie to bardzo istotny instrument metodyczny, bardzo ważny w wychowaniu harcerzy. Odgrywa on ważną rolę w naszym życiu, ponieważ pozwala na rozwój zdolności, na odkrywanie samych siebie, odkrywanie swoich możliwości, odkrywanie nowych zainteresowań. Także pozwala, tak jak powiedziałam wcześniej, zdobyć konkretną wiedzę, czy rozwinąć zaradność, bycie takim przedsiębiorczym, bycie rzetelnym w swojej pracy. Co dla mnie personalnie najważniejsze, sprawności harcerskie pozwalają nabyć szacunek do pracy, pozwalają nabyć szacunek do ludzi, którzy nas otaczają, a także są pewnego rodzaju takim sprawdzeniem naszych możliwości i nauką, żeby te możliwości poszerzać, żeby uczyć się więcej i rozwijać się. Wiktorio, mówimy dzisiaj bardzo dużo o sprawnościach. Czy te sprawności w jakiś sposób pomagają nam w życiu duchowym? Tak, sprawności pomagają nam w życiu duchowym, ponieważ zdobycie takiej sprawności wymaga także od nas pewnego rodzaju systematyczności, zorganizowania się. To też jest potrzebne w życiu duchowym. Zdobywanie sprawności uczy nas także wytrwałości, dążenia do celu i daje nam taką motywację do tego, żeby ten cel zdobyć. Więc jak najbardziej te umiejętności, które zdobywamy przy zdobywaniu sprawności, przydają się w życiu duchowym. Nie wystarczy tylko odwiedzić lekarza, trzeba także, a to przede wszystkim, dostosować się do jego zaleceń, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to nawet najlepszy lekarz, mistrz nad mistrzami, nie byłby w stanie nam nic doradzić ani w żaden sposób pomóc. Naszym lekarzem, lekarzem naszej duszy jest Jezus Chrystus. On jest lekarstwem na grzech całego świata, na mój grzech osobisty. On nie tylko odpuszcza nam grzechy, ale też daje nam siłę, motywuje nas, jak dobry lekarz, do tego, by być wolnym i cieszyć się życiem. Jezus podpowiada nam, co zrobić, aby nasza dusza była zawsze zdrowa, zawsze fit. Jedną z takich podpowiedzi, którą daje nam Jezus na czas Wielkiego Postu, jest właśnie post. Post występuje w tradycji Kościoła już od wielu, wielu wieków. Można powiedzieć, że nawet za czasów Jezusa praktykowano post. Zazwyczaj post kojarzy się nam z jakąś rezygnacją, że na przykład nie będę jadł słodyczy w Wielkim Poście albo nie będę jeździł do Makusia na kanapki. I to też jest post, ale to nie wszystko, bo post to znaczy, że czegoś będzie mniej, albo czegoś będzie więcej. Mogę z czegoś zrezygnować,
na przykład ze słodyczy, ale mogę też coś zrobić, poświęcić swój czas, żeby komuś pomóc, zrobić jakiś dobry uczynek. Na przykład mogę starszej pani pomóc w zrobieniu zakupów, albo mogę sobie postanowić, będę mniej mówił, a bardziej słuchał. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Ważne, żeby się zastanowić, co jest mi potrzebne, jakiego postu potrzebuje moja dusza, co powinienem właśnie dla swojej duszy zrobić, czego powinno być mniej lub czego powinno być więcej. Kochani, jako zadanie proponujemy Wam, aby w czasie lekcji religii porozmawiać ze swoimi katechetami na temat postanowień wielkopostnych. Może spróbować poprosić, aby doradzili Wam jakieś postanowienia albo wytłumaczyli Wam, na czym w ogóle te postanowienia wielkopostne tak naprawdę polegają. Warto też zapytać się o to rodziców. Może razem z rodzicami wybierzecie wspólne postanowienia wielkopostne. Spróbujcie to postanowienie, które podejmiecie, zapisać sobie na jakiejś kartce, powiesić w widocznym miejscu, gdzieś, gdzie wychodząc z łóżka od razu mogę na to popatrzeć, przypomnieć sobie, aha, ja to postanowiłem, tak żeby przez cały Wielki Post z tym postanowieniem chodzić, nad nim pracować. A my w tych postanowieniach życzymy sobie i Wam powodzenia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do następnego czasu. Do zobaczenia.